SOS dla czystego powietrza. Czy sport to na pewno zdrowie? Uprawiając aktywność fizyczną, podczas gdy normy smogowe są wielokrotnie przekroczone, zwiększasz ilość wdychanego powietrza i zatruwasz swój organizm. Nie pozwól na ograniczenia. Korzystaj z życia o każdej porze roku. Dolny Śląsk walczy o oddech. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Wzrosną stawki za odholowywanie auta. Decyzja, że usługę tą będzie świadczyć nasza jednostka organizacyjna. Taneczny talent przedszkolaków. Takich imprez o tak pozytywnym odbiorze brakuje i chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej. O konsumpcjonizmie w BWA. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo. Dzień dobry Państwu, jest 18 marca, poniedziałek. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Prawdopodobnie w kwietniu wzrosną stawki opłat za odholowywanie pojazdów. Aby odebrać auto z parkingu przy miejskim zakładzie komunikacyjnym, będzie trzeba zapłacić ponad 500 zł. Radni podczas ostatniej sesji uchwalili, iż za odholowanie auta o masie do 3,5 tony trzeba będzie zapłacić ponad 490 zł. Czym podyktowany jest wzrost stawki o kilkanaście złotych? O to pytaliśmy naczelnika Wydziału Informatyki i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Podjęliśmy decyzję, że usługę tą będzie świadczyć nasza jednostka organizacyjna, jakim jest MZK. I na podstawie w ubiegłym roku zholowanych 200 aut, ta kwota została wyliczona. Do kwoty holowania dochodzą także koszty postoju samochodu na parkingu. Opłata ta wynosić ma w niedalekiej przyszłości 10 zł. Teraz jest to 20. To też są wyliczenia realnych kosztów. W związku z tym, że koszt utrzymania parkingu, przenieśliśmy parking troszeczkę w inne miejsce, dofinansowaliśmy go troszeczkę, ale w związku z tym, że ma większą powierzchnię i realne stawki przechowywania tych pojazdów nam spadły, więc w związku z tym obniżyliśmy kwotę. Bo zgodnie z zapisami ustawy i orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, powiat nie może zarabiać na takiej usłudze i tutaj zgodnie z wszelkimi orzeczeniami oszacowaliśmy te wartości tak, żebyśmy na nim nie zarabiali. Podsumowując, aby odebrać pojazd z parkingu, w portfelu należy przygotować minimum 504 zł, a w zależności od ilości dni postoju na parkingu stawka ta będzie rosła. W niektórych przypadkach kwoty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do czasu uprawomocnienia się wyroku są naliczane kwoty. Te kwoty są, no tak szczerze powiedziawszy, wtedy te kwoty są bardzo wysokie, bo to jest, już mówimy o
rzędu, ja wiem, no, mieliśmy najwyższą taką decyzję rzędu 70 tysięcy, są 20 tysięcy, 7 tysięcy. To też zależy, no, jak ta sprawa szybko odbędzie się w sądzie, jak te papiery szybko od organu, który holował, do nas dotrą, bo my jako tutaj Straż Miejska prowadzimy procedurę tutaj wszystkich samochodów, które są holowane. Powodów, dla którego kierowcy zostawiają swoje auta w niedozwolonych miejscach, jest sporo. W tym roku, za styczeń-luty, mogę podać statystykę, że było odholowanych 31 samochodów, w tym były 4 odstąpienia. Natomiast w roku 2018 tych pojazdów było odholowanych 198 w ciągu roku. W związku ze stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym na kierowcę nakładany jest także mandat. Jest to uzależnione od tego, gdzie, skąd, z jakiego miejsca będzie pojazd zabierany, bo jeżeli mówimy tutaj o zakazach zatrzymywania, parkowania na chodniku, to jest odpowiednio w taryfikatorze ujęte, to jest 100 zł plus jeden punkt. Natomiast jeżeli chodzi o parkowanie w obrębach skrzyżowania, no to jest tam 300 zł według taryfikatora. Natomiast jeżeli mówimy, jeszcze inna sprawa, no bo są pojazdy holowane też, jeżeli osoby jadą pod wpływem alkoholu, jakiegoś środka, który uzależnia. Także to też są inne procedury już całkowicie, które są robione przez policję. Różnego rodzaju tańce zaprezentowali najmłodsi leniogórzanie podczas tanecznej olimpiady Malucha. Zorganizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 13 uczestnicy wykazali się ogromnym talentem. Była to naprawdę duża dawka pozytywnej energii. Taneczna olimpiada Malucha zorganizowana została po raz 13, a uczestniczyły w niej dzieci z 8 miejskich przedszkoli. Każdy miał inny pomysł na występ. Kankana, fest kwiatów, Michaela Jacksona i poleczkę. Taniec to zabawa i właśnie to propagujemy. Dzieciaki tutaj tańczą, oczywiście wkładają to troszeczkę pracy, bo wcześniej przygotowują sobie tańce. Przygotowują jeden taniec z kanonu tańców przedszkolnych i jeden taniec dowolny, a w międzyczasie będą się również jeszcze dobrze bawić. Wspaniała inicjatywa, jak widać, cieszyąca się dużym zainteresowaniem. Wspaniale dobrze spędzony czas. W sumie ponad 160 przedszkolaków popisywało się swoimi zdolnościami tanecznymi. Dla wszystkich nie zabrakło gratulacji i medali. W Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych przy ulicy Długiej od 15 marca oglądać można wystawę Marcina Berdyszaka „Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo”. Prace Marcina Berdyszaka, które oglądać można w Biurze Wystaw Artystycznych, nawiązują do codziennych przyzwyczajeń człowieka. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo. Te trzy prace, które pokazuję, są ze sobą celowo jakby zderzone, ponieważ myślę, że właśnie te trzy wartości, czy te trzy kryteria, a więc konsumpcja, wiedza i bezpieczeństwo, są dzisiaj jakby najważniejszymi wartościami, które zdarzeniami, sytuacjami, do których my jako ludzie się odnosimy. Pokazuję wystawy bardzo nieoczywiste, na pozór pełne dowcipu i można powiedzieć takie łatwe w odbiorze, ale oczywiście dotyczą one bardzo trudnych tematów, właściwie takich chorób XXI wieku. Wszystkie prace prezentowane na wystawie stawiają pytania dotyczące bardzo ważnych zjawisk zachodzących w XXI wieku. Jedna z prac praktyki codzienne w czasach konsumpcji odnosi się do, można powiedzieć, naszej euforii wynikającej z nadmiaru, gdzie wszyscy temu ulegamy, bez względu na to, czy to jest pozytywne, czy negatywne. W ogóle w ten sposób nie myślimy, po prostu same przekroczenie pewnej bariery wyobrażalnej powoduje takie, a nie inne zachowanie. 15 marca, kiedy odbywa się wernisaż tej wystawy, jest Światowy Dzień Konsumenta. Także myślę, że to też bardzo świetnie się złożyło, bo chodzi o taki zrównoważony rozwój, odpowiedzialny handel i też odpowiedzialną wymianę. I konsument musi być odpowiedzialny i uczciwy w tym, co robi, ale też twórcy tych dóbr muszą też odpowiedzialnie szafować dobrami, które mamy. Także w bardzo niepozorny sposób, przez nadmiar tych bananów, które doprowadzają do tego, że właściwie szalejemy, bawimy się, chcemy się rzucić w te banany, artysta mówi o strasznych konsekwencjach, jakie za sobą niesie właśnie nadmiar takich poczynań. Tę pracę Marcin Berdyszak prezentował po raz pierwszy.
Praca, która nosi tytuł Ślepy traw i właściwie jest takim pytaniem, które próbuję zadać, czy wiedza, którą zdobywamy bezustannie, jest budowaniem gruntu stabilnego czy gruntu labilnego. Stąd reprezentacja wysp, które tworzą książki jako źródło wiedzy. A wystawę Marcina Berdyszaka Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo w Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można do 9 kwietnia. W minioną sobotę na własnym boisku włókniarz Mirsk podejmował zespół Sparta Grębocice. Mecz nie należał do tych najłatwiejszych. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla włókniarza Mirsk. Tym samym zespół zdobył cenne 3 punkty. Do łatwych on jednak nie należał. Sędzia pokazał 2 czerwone kartki dla zawodników z obu zespołów. Sparta Grębocice w osłabieniu grała już od końca pierwszej połowy meczu. Nie wiem, może byśmy powalczyli troszeczkę bardziej, troszeczkę mocniej, gdybyśmy byli w komplecie na tę drugą połowę. Aczkolwiek mimo wszystko stworzyliśmy sobie w drugiej połowie naprawdę spore sytuacji. Dużo fragmentów gry, z których mogły paść bramki. No ale niestety, prawda jest taka, że mecz trwa 90 minut. Pierwszą połowę przespaliśmy i wracamy bez punktów. Jeśli chodzi o włókniarza Mirsk, na boisku pojawiło się sporo nowych zawodników. Zespół młody, wprowadzamy bardzo dużo młodych zawodników, juniorów, przebudowa całkowita, bo 7 zawodników odeszło. Staramy się to układać, gdzieś tam pracowaliśmy dość mocno w przerwie tej zimowej i będziemy walczyć, nie poddajemy się, nie składamy broni, będziemy próbować. Uważam, że gospodarze wygrali zasłużenie, bo grali 90 minut, tak? My graliśmy tylko 45, wyszliśmy na drugą połowę tak naprawdę. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo słabo. Bardzo słabo, to nie był ten zespół z pierwszej połowy, to nie był zespół z poprzedniego tygodnia z Odrą Ścinawa. Na pewno, ale mówię, ja w ten zespół i tak wierzę, powiedzmy, że potraktujemy to spotkanie jako wypadek przy pracy, z którego trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować się do następnego meczu. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. Policjanci zatrzymali obywatela Czech, który podejrzany jest o posiadanie środków odurzających oraz broni gazowej bez wymaganego zezwolenia. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej w Jeleniej Górze. Kierowca był również prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Teraz grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W Lubaniu kilka metrów od skrzyżowania ulicy Gazowej z Kościuszki doszło do potrącenia pieszej na pasach. Kobieta przewieziona została do lubańskiego szpitala. Kierowca, który potrącił 63-latkę, był trzeźwy. Sprawę wyjaśnia obecnie policja. Młodziczki KS Wichoś przypieczętowały awans do Mistrzostw Polski U14. W ostatnim meczu przed własną publicznością koszykarki KS Wichoś Jelenia Góra pokonały zespół ze Szprotawy 99-46. Było to 14. zwycięstwo zawodniczek w lidze, które mają zagwarantowane 2. miejsce w strefie dolnośląsko-lubańskiej. KS Wichoś zakończy rozgrywki za tydzień meczem z MKS 2 Polkowice na wyjeździe. Zarząd KS Wichoś Jelenia Góra ma zamiar wystąpić do Polskiego Związku Koszykówki o przyznanie organizacji turnieju ćwierćfinałowego w naszym mieście w dniach od 12 do 14 kwietnia. To wszystko na dziś. Żegnam się z Państwem. Dobrego popołudnia życząc. Do zobaczenia. We'll be right back.
konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina LOT. Aby je zdobyć, proszę odpowiedzieć na pytanie, kto jest reżyserem spektaklu pod tytułem Ósmy dzień tygodnia. Podpowiedź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w kategorii info. A na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą TIG-MAG. Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej. Podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia. Pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój. Przyjazną atmosferę pracy. Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje. Fundusz socjalny. Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl.